Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Workers and Resources Soviet Republic. Wracamy do odcinków po dłuższej przerwie. Nie wiem, czy uda mi się nagrywać się znowu z jakąś regularnością. Ale dzisiaj próbujemy coś nagrać, coś zmontować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, ja sobie wszedłem na save chwilę wcześniej. Przejrzałem, co tu można robić. I wymyśliłem sobie, co dzisiaj na dzisiejszym odcinku zrobimy. Więc dlatego jesteśmy w tej okolicy, bo tu będziemy zaczynać. Ja tu wyręczę się pracą, jeżeli chodzi o te tory. Ściągniemy pracowników z zewnątrz. Tu też. Jakiegoś odcinka małego brakuje. O, już jest zrobiony. Ten odcinek też wybudujemy automatycznie. Tu wybudujemy automatycznie. Zrobimy sobie teraz tu rozjazd. Nie, trochę więcej miejsca dajmy. O! Też go wybudujemy od razu. Aha, bo teraz tu nie ma prądu, będzie marudził. Dobra. To zróbmy go normalnie też elektrycznie. Teraz sobie przejdźmy. I tu postawmy. O! Coś takiego. Przecież tu nie było to potrzebne. Teraz tak myślę. No, dobra. Tu nie było na chwilę obecną to potrzebne. Ustawiamy, proszę Państwa, pierwsze samofory. Spróbujemy uporządkować tu ruch. To na pewno będzie nas kosztowało trochę zabawy. Dobra, od razu zróbmy tu. I tu w ten sposób. Teraz tu. I tu. Aha, bo tak on tu nie powtórzy, bo nie może. No ale będziemy powoli wypuszczać nasz skład do budowy torów. Tu mamy torowiska. Tu na chwilę obecną będziemy potrzebowali takiego połączenia. I z tym, że tu zrobimy tak. Dobra, zaraz wrócimy, niech on jedzie dalej. Aha, tu też nie ma torów, to tu mogłem nie robić. Ale dobra, nie będzie nam przynajmniej mącić. Teraz tu. Tu to pierwsze stawianie semaforów to niestety zawsze sporo pracy. Dobra, tu zrobimy sobie, pozostawimy. Dwa wjazdowe. Jeden wyjazdowy. Znowu już dojechał do kolejnego miejsca. Widzę jakieś nowe te. O matko, w końcu to dodali. To będzie można zacząć robić w wygodny sposób torowiska, które są jednokierunkowe, bardzo fajnie. Dobra. Teraz tu będą powtarzający. Powtarzający. I taki. Tu on może jechać w ten sposób. Tu w ten.
Znowuż powtarzający. Które on torowisko chce robić? Aha, bo tu jeszcze musimy pewnie chociaż ten kawałek zrobić. O, tak, i dostał teraz. Bezproblemowo. No to torowisko niedokończone jest, ale na razie puścimy w tą stronę. Niech sobie jeżdżą. Aha, ten chce jechać gdzie indziej. Niedokończone tory 714. Ja je na razie wstrzymam, niech mi tam zrobią odcinek. Tu będzie trzeba też ręcznie kawałek dobudować i zacząć się bawić. I to może zaraz nawet zrobimy w obecnym odcinku, ale... O! Dobra. To byśmy mieli i teraz tak. Co one robią mi w takim wypadku? Co one chcą mi robić za tory? Nie, wyłączymy na razie automatyczne wyszukiwanie i pokażemy im robić te dwa torowiska. Dobra. Czyli tu byśmy ten fragment mieli w miarę. Tu w razie potrzeby będziemy jeszcze dostawiać semaforów. Ale to w mniejszej kolejności. Na razie musimy pozamykać tory. I bez problemu gdzieś tu. O, tu widzę, no trudno. Będzie w ten sposób. W ten. No i okej. Oj, tu będzie zamieszanie, tu będzie trzeba prawdopodobnie to ręcznie pobudować, przynajmniej w jakimś stopniu, bo... Nie dojdę inaczej, co jest czym? Nie ma przyjazdu jeszcze na to torowisko. Zobaczymy, czy będziemy je robić. Z jednej strony byłoby dobrze, żeby było. Bo teraz, jak ja już postawiłem semafory, czy mi się uda? Nie, no będę musiał pewnie je pokasować. I one tu są, pach, pach, pach. Okej. Tak trzeba te rozjazdy zrobić i tak, nie oszukujmy się. Trochę sobie, no, wydamy pieniędzy, niekoniecznie potrzebnie. Ale będzie już coś widać. I teraz dobra. Wracamy znowu. Tu wyjazdowy. Wyjazdowy, wyjazdowy. Tak sobie wiem, że mi dać to. Ale dobra. Udało się, udało się. Udało się. To już sobie zróbmy zawczasu. Żeby te semafory na czymś stały. I tu znowuż jest sytuacja skomplikowana. No tak, bo tu są te odcinki, które też chcą mi wjechać i mogą... O, odwrotnie zrobiłem, widzę.
ktoś się z ziemią stał. Zaraz to spróbujemy wyciągnąć semaforem. O, właśnie, udało się bez problemu. Dobra, i byśmy przywołali w takim wypadku ten fragment. Okej. Tu może być przejazd. Nie może być, ale tu może być. No, ten odcinek jest włączony, więc myślę, że jest nadzieja, że nie będzie mieszał. Chociaż nie jestem pewien. No i dobra, i na chwilę obecną jeszcze musimy postawić tu w ten sposób i przejazd i tu na chwilę obecną tak naprawdę możemy zakończyć. A, jeszcze zróbmy do końca, żeby tu później można było właśnie puścić pociągi do budowy. Dobra. I postawimy tylko tu semafory. I już przyszłościowo tu i tu. Dobra. Zobaczmy w ogóle, jak sytuacja naszego pociągu z węglem, gdzie on się znajduje. O, jedzie na granicę, trochę pieniędzy wpadnie. W międzyczasie też go trochę powiększyłem. Doszło mu parę wagonów, chyba 5. No, 25 tysięcy rubli za to dostaniemy. No nie jest to jakiś majątek, ale zawsze to już coś. Dobra, jak już tu wprowadziliśmy, tam wprowadziliśmy ruch dwukierunkowy, to już od razu prowadźmy też tutaj. Tu na łańcuchu. Bo może wybrać wolny tor. I tu. Dobra. No musimy zrobić kilka punktów później w razie potrzeby. Zagęszczę, ale... Chwilę obecną i tak będzie jeździł jeden pociąg, więc myślę, że to nie będzie problemem. Dobra, tu dobra, na razie zostawimy taki długi, nie ma problemu. Ale to chyba jest przesada z długością. Tak, ale tu musimy zaobserwować, dokąd on się zmieści. Wracą. Dobra, więc trochę polećmy na szybszym czasie, żeby się zorientować, jak to będzie. Myślę, że wróci on bez problemu. Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem i nie postawiłem jakiegoś semaforu odwrotnie. No ale to zaraz się przekonamy. Dobra, i jedziemy. Pięknym pociągiem. Dobra, ale jak już nie zgłosił wątpliwości co do punktów podróży, to raczej nie powinno być. No ale wrócimy sobie, żeby wyznaczyć na stacji punkty. No,
Jednak kawał pociągu. Jeszcze fajniej by wyglądało, jakby dodać jeszcze kilka wagonów, ale to nie wiem, czy to już nie będzie przesada. Ale kto wie, może jeszcze zrobimy sobie taki teścik. Będziemy mieli chwilę czasu, żeby wyznaczyć dobrze punkty. On dojechał. I wyznaczmy mu punkt nawrotu. Tak, gdzieś tutaj. Daleko? Bardzo. Ale przy odrobinie szczęścia uda się jeszcze zrobić fajniejsze, dłuższe pociągi. Niech mają miejsce na obrócenie się, to takie sztuczne jest to obrócenie w tej grze, natomiast jeszcze... Już jakby dołożyć jeszcze, że trzeba nawracać, że pociągi nie mogą nawrócić w miejscu, myślę, że już w ogóle dosyć ciężko by się zrobiło w tej grze. Dobra, postawmy je sobie tutaj i w tych punktach. Tu na razie nie będzie nic zbudowane. A nie, bo tu jest zbudowane torowisko przecież, co ty się martwisz? Można je... Dobra. Już tu jeszcze widzę. Jak zaczniemy budować tu torowisko, albo któreś z w okolicy, to będziemy myśleć, jak zrobić układ semaforów. No ja myślę, że... Skoro nam wyskoczyła wiadomość, że możemy zakupić EN57. Przepraszam, EW. Nie. Czekajcie, już miałem. EN57, tak, tu jest. To jest ten zwykły i on niestety nie ma numerów bocznych. A ten jest piękny, EW. 55 z numerami bocznymi. To zobaczmy, jak on będzie wyglądał. 639 pasażerów, to on będzie chyba wszystko ze stacji wyciągał, ale zobacz, dobrze by było, jakby pojechał sobie tu. Jeszcze musimy zmienić nazwę stacji Wity i pojechał sobie tutaj i sobie go zobaczmy, jak wyjeżdża. Oczywiście nadamy mu odpowiednią nazwę EW55 16 RA. Nie będę kłamał, że wiem, czy to RA musi być, czy nie, bo nie wiem. To Sielc jedzie. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, czy nie będzie miał problemów z przejazdem. Cokolwiek. Bo trasę wyznaczył, więc semafory są ułożone w dobrym kierunku, natomiast nie znaczy to, że gdzieś na którymś rozjeździe nie stanie, bo będzie mu nie pasowało światło. I tu pasażerów czeka. Nie za dużo. Zmienimy nazwę na Leszcie. Główny, widzę. A nie, myślałem, że stanął, a on tylko... O, i mamy już Leszcie główny. No, 9 robotników, no musimy popracować nad ilością mieszkańców w naszej miejscowości. Ale co? Jedziemy, tak? Zobaczmy, jak tu od
pięknym wiaduktem. To, no cóż, nie wyszło najpiękniej na świecie. Ale jedziemy. Udaliśmy radę przejechać. Tu może być z powrotem problem, bo... Ja chyba nie zakładałem... nie zrobiłem tu semaforu w odpowiedni sposób. No właśnie, bo może tu wjechać. I nic więcej. Chcemy tu spróbować zrobić tego mixet. I wjeżdża sobie tu. Tu mi nie wjedzie. No, jest szansa, że to będzie dużo fajniej można używać. Chociażby właśnie w takich dworcowych sytuacjach. No i fajnie, bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeden pociąg już tu sobie wraca, drugi sobie jedzie, tu sobie trzeci jedzie. Zaczyna się odbywać jakiś ruch pociągowy w mieście. Zawsze to wygląda inaczej. Tak tu, o no właśnie, tego się bałem, że on tu... Ja coś tu mogę pokręcić. Zawsze jest takie ryzyko, sprawdźmy. Jest dobrze semafor, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. I tu jest dobrze. Czemu on nie może znaleźć trasy? Sprawdźmy tam. Wydaje mi się, że wszędzie jest... Aha, dobrze. Na samym początku jest błąd, a ja go nie zauważyłem. Nie, odwrotnie mam mieć. O. Może sobie jechać. Możemy spróbować mu takie dwa postawić. On na razie i tak sam tu jeździ. A zobaczymy, jak to wyjdzie. No i znowuż kolejny ładunek. Prawie 1200 ton jedzie nam. No, widzę, że ten węgiel zaczyna powoli znikać. Nie wiem, jak tu wygląda sytuacja z pracownikami. No właśnie, tu pracowników brakuje. 59 to nie jest dużo. No dobrze, nie ma problemu, wywieziemy trochę węgla, bo zobaczmy w ogóle, ile już na tym węglu zarobiliśmy sobie. Ten rok. 93 tysiące. Nie jest to majątek, ale zawsze trochę wolniej tracimy już te pieniądze. O, tu widzę, skończyli. Myślę, że możemy w takim wypadku zaplanować jeszcze kawałek tej drogi dwujezdniowej. Myślę, że na chwilę obecną fragment wystarczy. Tu się coś zbugowało, ale mam nadzieję, że to się uda zaraz zlikwidować. O. Dobrze. Może to? Nie. Co ten punkt się tak do... Gdzie on się przyczepił? Dobra. Spróbujmy w takim razie to zlikwidować. Tylko najpierw sobie zapiszemy, bo nie wiadomo, czy to nam nie skraszuje gry.
Wbrew pozorom może być problem z usunięciem tego, bo coś może po nim jechać. No właśnie. Się autobusy zagubią przez chwilę, ale jest nadzieja, że uda się zlikwidować ten okropny błąd. Dobra. Dobrze jest. Musimy wstrzymać budowę, bo tu jakieś pojazdy będą chciały, mogą wyjechać i próbować dojechać, a już nie dojadą. Ale dobra, droga jest naprawiona. Nasze pociągi jeżdżą. A więcej pasażerów bierze? 12. No, na razie te pociągi nie jeżdżą zbyt pełne, ale zawsze to trochę wspomogą te autobusy i dowiozą tu pracowników w różne potrzebne miejsca. Na zwieńczenie tych prac postawmy tu jakąś piękną ozdobę. One się nazywały... pomniki. Właśnie, pomniki. Jakąś fontannę? A co tam na przykład? Fontanna przy dworcu w części przemysłowej? Nie, dobra, to głupi pomysł. Tu jak jest część przemysłowa, to trzeba jakiś radziecki symbol. O, może niekoniecznie. O! Jakiś obelisk radziecki, proszę bardzo. Niech stanie przy dworcu, niż nasi mieszkańcy podziwiają, ale damy im zbudować to własnymi siłami. Niech coś się u nas dzieje. Dobrze, widzę, że już wyszło 27 ponad minut odcinka. Ponad 27, powinienem w tej kolejności powiedzieć, żeby było bardziej prawidłowo, ale... tak to jest, jak w czasie mówienia chce się zmienić zdanie, co się chce powiedzieć. Dobrze, bez zbędnych szczegółów, dziękuję za oglądanie odcinka. Jeśli się podobał, to proszę łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do obserwowania tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że uda się znów nagrywać odcinki i to z różnych serii. A za dzisiejszy odcinek dziękuję i mówię do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć.